Państwo, zbliżamy się powoli do finału części oficjalnej i otwartej dla mediów naszego kongresu. Finałem będzie wystąpienie pana przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy. Wcześniej wszakże niech Państwo pozwolą, że ja przeczytam jeden list, który do nas dotarł, a Tadeusz powita jeszcze dwóch gości. Napisał do nas Paweł Kowal. Panie i Panowie, uczestnicy Kongresu Założycielskiego Solidarnej Polski. Przeczytam obszerne fragmenty, nie będę chciał, żeby to za długo. Każdy z nas wyruszał kiedyś w góry i widział zdumiony wzrok innych turystów z pytaniem, czy warto. Każdy z nas wie, że czasem entuzjazm ustępuje miejsce znużeniu i wątpliwościom. Zawsze też pojawiają się maruderzy, którzy przy stromym podejściu zadają sobie pytanie, czy nie lepiej wrócić. Wtedy tym bardziej trzeba być wiernym ideałom. Życzę Państwu na te wszystkie trudne momenty wielu sił i pomysłów. Pamiętajcie, że nic tak nie pomaga w trudnych chwilach jak przyjaciele, którzy zmierzają w tym samym kierunku, mają podobne plany. Dzisiaj jednak powiedzieć Polakom, że naszym celem jest odsunięcie tego czy innego rządu, to nie plan na miarę odważnej górskiej wyprawy. Jako PJN przyjmujemy z radością propozycję dyskusji o przyszłości Centrum Prawicy, ale to musi być coś więcej niż negacja tego, co jest dzisiaj. Proponujemy debatę, jak przedstawić Polakom program, który raz jeszcze zachęci ich do głosowania na tak. Powinien to być program silnej pozycji krajów Unii Europejskiej, wsparcia dla rodziny i przedsiębiorczości. Naszym celem jest niedopuszczenie do tego, by Polska stała się widowiskiem ataków na Kościół i koncertem pochlebstwa dla populistycznych lewicowych sił. Jednym słowem, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Solidarnej Polsce w imieniu PJN owocnych obrad i do zobaczenia na szlaku do celu. Jest on taki sam. Wolna, silna Polska, Polska na tak. Z uściskiem prawicy, Paweł Kowal. Chciałbym przywitać pewnie więcej gości niż widać, bo frekwencja przerosła nasze oczekiwania pozytywne, ale wśród tych, których zdążyłem zauważyć, chciałbym serdecznie przywitać panów Jacka Piątkiewicza, który był naszym konsultantem. Dziękuję za pomoc w redagowaniu test programowych z dziedziny zdrowia. Liczę na dalszą współpracę oraz Cezarego Mecha w dziedzinie gospodarki. To był dawny szef Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jeszcze nie było o to wtedy. Widzę, jeszcze nie widzę, ale widziałem. Proszę nie zrobić. Myślę, że tych, których nie wiem z nazwiska, nie dotknę. Serdecznie dziękujemy. Naszym zresztą współpracownikom cechuje skromność. A w tej chwili chciałbym prosić o zabranie głosu pana przewodniczącego Związku Zawodowego Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, organizacji legendarnej, organizacji, która pod nowym przywództwem, właśnie pańskim, mamy wielkie nadzieje, nawiąże do wielkich tradycji, bo jest dzisiaj w Polsce potrzebny Związek Zawodowy. Związek Zawodowy, który byłby przeciwwagą w tej kruchej równowadze między kapitałem i pracą. Prosimy. Szczęść Boże, witam. Witam Was tymi słowami, bo jeszcze półtora roku temu jako szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności każde spotkania nasze związkowe rozpoczynaliśmy od tych słów. Przede wszystkim dziękuję Wam za zaproszenie na Wasz kongres założycielski, a z drugiej strony przepraszam, że nie byłem od początku, nie wysłuchałem wystąpienia pana Zbigniewa, ale jesteśmy dzisiaj jako Związek Zawodowy Solidarność w tak trudnym okresie, nie tylko jako Związek Zawodowy Solidarność. Dzisiaj w telewizji toczyła się po raz kolejny debata na temat wieku emerytalnego. Wasz kongres założycielski zbiega się z bardzo ważną, nie datą, ale z bardzo ważną i trudną sytuacją dla Polek i Polaków. Już to było tutaj mówione, jest to być albo nie być. Związek Zawodowy Solidarność nie tylko stara się, ale podjął te wyzwanie i tą walkę, aby to, co proponuje nam rząd Donalda Tuska, czyli podniesienie wieku emerytalnego ustawą, bo chcę w tym miejscu powiedzieć, że nie jest to żadna reforma.
tylko zwykła, sucha ustawa, która podnosi biologiczny wiek, a tak faktycznie to jest odwleczenie w czasie, wypłatę Polkom i Polakom rent i emerytur. Dzisiaj zadałem pytanie na debacie posłowi Platformy Obywatelskiej. Dlaczego idziecie pod prąd? Bo ostatnie badania CBOS-u wykazują jasno, że już 94% Polek nie chce podwyższenia wieku emerytalnego, że 84% polskich pracowników, Polaków nie chce podwyższenia wieku emerytalnego i 76% Polaków chce referendum, które przygotowuje NSZZ Solidarność. Jako Solidarność wiedzieli o tym, że rząd będzie chciał tą ustawę przepchnąć po cichu, pod stołem, większością arytmetyki politycznej, a nie zderzyć się na siłę argumentów. Stąd te podpisy. Dziś mogę Państwu powiedzieć, że poza złożonymi podpisami w Sejmie, gdzie złożyliśmy ponad 1,5 miliona, na dzień dzisiejszy tych podpisów jest ponad 2 miliony. Ludzie dalej składają. Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich, bo Związek Zawodowy Solidarność, a na pewno także Państwo, nie jesteście przeciwko ulepszaniu systemu emerytalno-rentowego. Ale to, co robi rząd, to jest droga na skróty, a my nie chcemy drogi na skróty. Mówienie o tym, że w krajach europejskich podnosi się wiek emerytalny, wskazując chociażby na przykład niemiecki, to chcę Państwu powiedzieć, że niemieccy pracownicy pracują w ciągu roku 1318 godzin. To są badania według OECD. A polscy pracownicy w ciągu roku pracują 2015 godzin. Jak tu porównywać te dwa kraje? Ci sami Niemcy od momentu rozpoczęcia dyskusji na temat podniesienia wieku emerytalnego do 67 roku życia, a do momentu przyjęcia ustawy przez Bundestag minęło 2 lata. U nas się kto to zrobi w ciągu 3 miesięcy, a tak właściwie jeszcze krócej. To jest nie do pomyślenia. Ale mamy informacje najnowsze, że ci sami Niemcy, czyli socjaldemokraci niemieccy, chcą zawieszenia tej ustawy na 5 lat. A wiecie z jakiego powodu? O tym, o czym my mówimy na okrągło, że niemieccy pracownicy w przedziale wieku 60-64 lata, ponad 60% niemieckich pracowników w tym przedziale wieku nie ma pracy. Ale polski rząd idzie pod prąd i przed do przodu. Dlatego co mówił poseł Mularczyk. Piątek w przyszłym tygodniu, 30 jest debata w Sejmie na temat referendum. Premier Tusk powiedział, zrobi wszystko, żeby tego referendum nie było. Zobaczymy. Zapraszam Was też wszystkich pod Sejm. Wszystkim, który leży na sercu, aby to była faktycznie reforma, a nie tylko biologiczne podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Z tego miejsca w imieniu Solidarności zapraszam Was 30 pod Sejm na godzinę 9. Chciałbym bardzo podziękować klubowi parlamentarnemu Solidarnej Polski za współpracę, bo w 3 aspektach dotyczących i ustawy emerytalnej, i projektu obywatelskiego Solidarności odnośnie podwyższenia płacy minimalnej do 50% przeciętnego wynagrodzenia, a także zawieszenia pakietu klimatycznego, ta współpraca między Związkiem Zawodowym Solidarność a Solidarną Polską jest. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję.
Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo gdy pytali się dziennikarze niedawno jako przewodniczącego związku, jaki bym chciał dodać postulat do tych 21 gdańskich postulatów, powiedziałem tylko jeden, aby te 21 zostało zrealizowanych. Jako przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność na to, na co mam wpływ w tych postulatach, starać się to realizować. Tu są koleżanki i koledzy, którzy znają mnie z regionu Śląsko-Dąbrowskiego i zawsze starałem się prowadzić związek, tak jak jest to w pierwszym postulacie, czyli związek zawodowy niezależny od partii politycznych i od pracodawców. Co nie znaczy, że Związek Zawodowy Solidarność jest otwarty na współpracę i z tego miejsca trzeba powiedzieć, że związkowcy Solidarności nie mają innej alternatywy jak głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość i mam nadzieję na Solidarną Polskę. Nie wyobrażam sobie związkowca, który głosuje na liberałów. To jest dla mnie niepojęte. Ale mówiąc o tych postulatach, chciałbym przypomnieć postulat 14 odnośnie emerytur. Zmniejszyć wiek emerytalny kobiet do 50 lat, mężczyzn do 55 lub przepracowane lata 30 i 35, a dzisiaj musimy bronić 65 i 60. I kto nam to robi? Ponoć ci, którzy się powołują na ideę Solidarności. Postulat 16. Dostępność służby zdrowia dla wszystkich. Postulat 17. Też na topie. Dostępność żłobków i przedszkoli dla rodzin. Gdzie polityka prorodzinna? Dlatego mam nadzieję, że z tych postulatów, a także z uchwały programowej Związku Zawodowego Solidarność pewne rzeczy zostaną przelane na waszą uchwałę programową, która będzie takim sygnałem dla związkowców Solidarności, że warto przy wyborach postawić krzyżyk na, nie krzyżyk dosłowny, tylko krzyżyk fraterstwa. Na Solidarną Polskę. Ja wiem, te słowa, które w tej chwili powiem, to mówię w większości do ludzi, którzy z niejednego pieca politycznego chleb jedli, ale sam to wiem po sobie, gdy 32 lata temu jako 18-letni chłopak byłem zwykłym członkiem Związku Solidarność, nigdy nawet nie marzyłem o tym, że kiedyś będę stał na czele tego związku. A zawsze miałem w sercu jedno, że staram się pomagać ludziom, pracownikom. I to realizowałem jako przewodniczący, młody przewodniczący, 20-paroletni w Hucie Gliwice, gdzie było 2000 członków związku. Później jako szef regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. I nigdy nie myślałem o tym. Nie byłem nigdy koniunkturalistą. Robiłem to z serca. Jestem w tym miejscu, jakim jestem. Dlatego życzę wam, róbcie to, co macie w sercu. Pomagajcie pracownikom, pomagajcie Polakom, a oni to zauważą. Mówi się o... Pan Zbigniew mówi w swoich wystąpieniach o drugim płucu, że jesteście drugie płuco prawicy. Ja bym chciał, żebyście mieli serce pełne wrażliwości na sprawy pracownicze, na problemy czysto ludzkie, a to zostanie wam wynagrodzone. Po prostu
róbcie swoje. Ja... Ja wam bardzo dziękuję i powiem z tego miejsca jedno. Wszystkie ręce na pokład. Tylko Prawo i Sprawiedliwość i cała prawica zjednoczona jest alternatywą. Oczywiście Solidarna Polska dla liberałów. Dla liberałów, których trzeba odsunąć od władzy. Nie ma innego wyjścia. Szczęść wam Boże. Dziękuję bardzo.